Cześć, witajcie. Witam was w kolejnej bitwie plutonowej. Tym razem jestem sobie z Hegemonem. Ja wtedy ekspiłem TDK chińskiego 7 tieru, natomiast Hege w bitwie wziął ISA 2 Berlin. Rzuciło nas na mapę Paryż, czyli mapa no niezbyt dobra dla mnie jako TDK. Dla Hegemona już trochę lepsza. Losowanie na ósemki i zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. Rozjechaliśmy się oczywiście w inne strony. Hegemon chciał jechać w swoim pierwszym założeniu oczywiście w rejon miasta, tam gdzie jeżdżą czołgi ciężkie, ale jeżeli zobaczymy, jak się rozjechały nasze pojazdy, zwłaszcza nas IS-3, który powinien być jednak czołgiem prowadzącym natarcie w takim losowaniu, to Hegemon podejmuje decyzję, moim zdaniem bardzo słuszną, o niejechaniu dalej samotnie, bo to tak naprawdę wiązałoby się z dużym ryzykiem nagłej śmierci. Ja natomiast w TDK-u jadę w jedną z bardziej charakterystycznych miejscówek. Oczywiście tu, gdzie ja teraz staję, jeżeli stoicie po przeciwnej stronie, to strzelajcie na blindzie. Ja strzelam stąd również na blindzie, w miejscówkę vis-a-vis. Więc no, to jest na tyle już otrzaskana mapa, jeśli chodzi o te pewne miejscówki, których jest i tak niewiele dla TDK-ów, że możemy strzelać na ślepo i bardzo często, jeżeli są TDK-i, to jest szansa na to, że kogoś trafimy. Hegemon stoi oczywiście tam sobie na rogu, ja tutaj stoję w krzaku i czekamy na to, co zrobią przeciwnicy. Ja oczywiście na to, czy się tutaj ktoś wyspotuje, natomiast no, Hege wyczekuje, ile czołgów się pojawi. Jak widzicie, wykrył właśnie AMX-a 40, znaczy Libertek, tak? I jak ten strzał Hegemonowi wszedł, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie pytajcie mnie, po prostu strzelił, trafił, przebił Liberté. Można, czysta magia RNG. No ale tak to bywa, ruskie działa, z jednej strony potrafią trafić w coś, czego się nie spodziewamy, tylko po to, by potem spudłować z kilku metrów. Kto zresztą gra radzieckimi 120 dwójkami, no to wie, o czym mówię. Hege przytulony do kamienicy, żeby mu nie zabrali, jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną. I generalnie, żeby mu nie zabrali w ramach dzikiej reprywatyzacji, więc pilnuje tej swojej kamienicy. Ja natomiast dalej tam stoję, Hege ładnie teraz wykańcza ISA, mamy 2 do 3, przegrywamy. Natomiast no ja cały czas tam sobie w krzaku stoję, no bo co mogę robić innego. Teraz strzał nie na pełnym skupieniu, Hegemon nie chciał przyjąć strzału od tego AMX-a. Ale też sam uszkodzeń nie zadał. Skupienie na włazie. Proszę bardzo, poszło, trafione, przebite. Liberté nie ma nic do gadania. Jeszcze jest ogłuszony przez naszą artylerię. No i GW Panther właśnie w tym momencie wykończył Liberté. A tu widzicie, co się działo po mojej stronie. No za dużo tak naprawdę się nie działo. Ja kampiłem w krzaku. Nie wyjeżdżali przeciwnicy, więc nie było co robić. Ale teraz już... Wcześniej oddany strzał w TDK, a teraz wyjeżdża na Hajla Bajla, jak to mówi Grzesiu, T-34-85M. Za wiele mu to nie dało, padł, wyszliśmy w tym momencie na prowadzenie. No i dalej, siata lorneta, stoimy, kampimy, czekamy, czy ktoś z przeciwników popełni błąd. Długo się nie cieszyliśmy prowadzeniem, momentalnie wajcha poszła w drugą stronę, jest 4 do 5. Za to teraz Hegemon trafił krytycznie w Skorpiona, więc RNG da, to później zabiera. Ja chyba tam na tym TDK-u chińskim oddałem blinda w tamten charakterystyczną miejscówkę. Teraz strzał również nie na pełnym skupieniu, Hegemon nie chciał oberwać, jednak oberwał od Skorpiona na szczęście tylko po gąsienicy, ale tak naprawdę ani Hege, ani Skorpion wrogi na wymianie ciosów na razie nie są do przodu. Kolejny strzał, Skorpion ładnie tutaj Hegemona załatwił, wycofał się. Hege dał się sprowokować, oddał strzał bez uszkodzeń. No i mamy 4 do 5. Do 6, sytuacja jak widzicie robi się znowu nieciekawa. Teraz Hege postanowił wyjechać, mamy T-4-85M, strzelił w nas, ale była to dobra wymiana, bo przyjęliśmy jeden strzał, oddaliśmy strzał kończący. No i teraz jeszcze jest Skorpion G.
Oczywiście jak nagrywam, to musi być słychać psy. Już teraz to nie jest aż tak często jak zawsze, jak kiedyś było, ale mimo wszystko słychać. ...6-9, cały czas przegrywamy. Hegemon tutaj powiedział, że przydałaby mu się moja pomoc, więc z miejscówki dla kamperów wracam, żeby pomóc Plutonowemu. Wyjeżdża T-34-85M, oddaję w niego strzał, tam we mnie nie trafia. I teraz jeszcze wiem, że Hege jest na długim przeładowaniu, jednak ładuję szybciej, wykańczam lufę. Mamy 7-9, odbiłem magicznym cudem jakoś strzał od Tygrysa P. Kręcę się tutaj trochę, chciałem zobaczyć, czy będzie może gdzieś tam przestrzał na jakiegoś przeciwnika. Tego przestrzału na razie nie widać. Za to można zaobserwować IKV-a, który wpierdzielił się tam okolice. To jest I5, tak? H5, no pomiędzy H, bardziej I nawet chyba 5. Nie, to bardziej będzie E5. 7-11, ja postanowiłem pojechać tam, spróbować wykończyć lufę. Wyjeżdżam po tego IKV-a, dobijam go. Mamy 9-11. Jest Tygrys P, trafiam go. Hegemon wyjeżdża, strzela. 9-12, no sytuacja jest niezbyt dobra, ale trzeba jakoś walczyć. Teraz Easy 8 się od Hegemona odbił. Tutaj macie tą właśnie sytuację z Tygrysem P z perspektywy Hegemona. Strzał w Tygrysa P. I za chwilę ja tego Tygrysa P tam powinienem wykończyć. Tak jest. Zostaje Easy 8. Hegemon go goni. Ale w tym momencie to ja go przechwytuję. Teraz strzelił mnie całkiem konkretnie z burzaka. Teraz ja udaje mi się go dobić. No i mamy 11-12. Zostają nam 3 artylerie i SU-122-44. Ja oczywiście jestem na ogrysku, więc sytuacja nie jest zbyt dobra. Hege poszukuje artylerii. GW Tiger P zbiera. Niestety Hegemon go teraz nie wykończył. Na
Ja nie trafiam we wrogą artylerię, nie wygląda sytuacja zbyt dobrze. Hegemon dalej walczy tutaj z GW-Tiger MP. W końcu udaje mu się go załatwić. No i niestety GW Pantera trafia, zabija Hegemonowi celowniczego, do tego Hege jest ogłuszony. Zobaczcie, jakiej wielkości jest ten celownik, tragicznej. No ale co zrobić, czasami takie sytuacje też się zdarzają. Kolejny strzał odarty, kolejne tutaj zgęszenie, ogłuszenie. Wyspotowana została M12, która, no GW, nasza artyleria ją zaświeciła, niestety M12 w tej chwili wykończyła GW Panterę. Ja podjeżdżam. Jest Su-122-44. Jest M12, niestety udało mi się ją tylko zgęsić, ale jak widzicie, nie ma ona teraz na mnie przestrzału, ja spokojnie mogę przeładować. Trafiłem, wykończyłem 13 do 13. Pojawia się GW Pantera, Hegemon ją wykańcza. I mamy Su-122-44, nie trafia w naszego bohatera, z którego widzimy teraz tę sytuację. Hegemon do końca skupia, trafia, zabija, wygrywamy 15 do 13, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska pierwszej klasy, do tego braterstwo broni. Ja zrobiłem 437 uszkodzeń po asyście, 2219 uszkodzeń własnych i 5 fragów. Dało to 1086 punktów bazowego expa. Hegemon zrobił 3307 punktów uszkodzeń i 5 fragów. Uzyskał 1386 punktów bazowego expa i za tę bitewkę wpadła mu odznaka mistrzowska, czyli tak zwana MK. 20 strzałów oddanych, 15 trafionych, 12 z penetracją. Pokonany dystans w moim wykonaniu to troszkę ponad 2,5 km. Na czysto zarobione 28 400. A expa ze wszystkimi bonusami wpadło 3339. Mam nadzieję, że ta kombinacyjna bitewka Wam się podobała. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. A my widzimy się w kolejnych materiałach z gry World of Tanks i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!